Ja mam świadectwo pozdrowienia. Chyba też chciałem podziękować Bogu, że tu jestem. Na tym miejscu. Kilka miesięcy, 2 miesiące temu podjąłem pracę. Podjąłem pracę jako kurier. I zacząłem jeździć, rozdawać paczki. Znaczy no, kurier na paletowy jestem. Ale teraz wiem, że jestem kurier Boży. Jeszcze i głoszę Ewangelię przede wszystkim. I przyszedł taki dzień, że pojechałem do osoby. Nie pamiętam, który to był dzień, ale pojechałem do osoby i przyjechałem na ten adres. Chcę wam o tym powiedzieć, zanim powiem o uzdrowieniu. To jest ważne na nas wszystkich, bo kiedy pojechałem do tej osoby, ta osoba wyszła do mnie. Ta osoba była chora, miała rurkę w nosie, wystawała jej. I to był błędny adres. To nie było przypadkowe, teraz to wiem. I kiedy tam pojechałem, ta osoba wyszła. Przyszło, że miałem się pomodlić, ale nie pomodliłem się. Odszedłem stamtąd. Na drugi dzień była taka sama sytuacja. Przejechałem adres 50 metrów dalej. Wyszedłem do tej osoby i pytam się, czy to jest, że mam pragnę. Ta osoba siedziała przy budynku o kulach. No i pytam się, czy ta pralka jest do pani. Ona mówi, nie. To musi być do sąsiada. No więc tak patrzę na nią. Mówię, tak się spojrzałem. Pytam się, czy coś jej dolega. On mówi, no on mówi, tak. Dolega jej kręgosłup. Ma mieć operację na ten kręgosłup. No więc nagle się spojrzałem na nią. Mówię, byłem niepewny, czy mam mówić o Ewangelii, czy nie. W ogóle nic nie miałem. Nie miałem żadnych odczuć, że mam mówić, czy położyć na nią ręce i modlić się o nią. Nic, kompletnie zero. W sumie przychodziło mi to tylko, że w głowie mojej, że mam się, po co byś się modlił, jak ją nie zrobisz. No nie, ale zawsze, za chwilę przyszła myśl taka, że ale to duch przeze mnie. Ja odszedłem kilka metrów. I sam wypowiedziałem to przez siebie. Mówię, przecież ty masz Jezusa w sobie, nie? I się zwróciłem do tej osoby w sumie. Pomodliłem się do Boga, mówię, Boże, dziękuję ci za tą kobietę. Dziękuję ci, niech się dzieje twoja wola, nie? Poszedłem do niej i pytam się, czy mogę się o ciebie pomodlić? No mówi, tak. A co się boi? Ramię. To się położyłem rękę. Nic nie miałem. Nie miałem żadnego przekonania, że ją mogę uzdrowić, że w ogóle może to uzdrowienie nie zaistnie. Ja położyłem ręce, powiedziałem tylko 2 słowa i ta osoba była uzdrowiona, z ramienia było uzdrowione. Później się pytam, co z kręgosłupem, a on mówi, co dalej boli. Kręgosłup od góry. Od góry położyłem rękę, to samo było. Ją uzdrowiłem i tą całą część. I powiedziałem do niej, wstań. Ona wstała. Mówię, bez kuli. Wzięła kulę i wstała bez kuli. To było niesamowite. To też było dla mnie coś takiego, bo uwierzenie w samego siebie, tak? To, co tutaj mam. Największy dar. Każdy ma go w sobie. Czyli Jezusa, Chrystusa, Ducha Świętego. I też nie możemy patrzeć na to, że jakieś są
przeciwności w głowie czy coś. Niektórzy potrzebują uzdrowienia. Trzeba mówić o Bogu, o tym, co macie, co przeszliście, nie z Bogiem przede wszystkim, ale przede wszystkim nie tylko mówić o Nim, ale jeżeli ta osoba się zgodzi, to kłaść ręce i uzdrawiać. Przyjechała też jedna osoba, Basia, to też ją uzdrowiłem. Dzięki Bogu, to jest to i siedzi sobie. Ona jest. Przyjechała niedawno. Znaczy, no, akurat dzisiaj. Czekałem na ten moment, żeby przyjechała, bo po prostu. W sumie chciałem Was przeprosić, że wcześniej o tym nie mówiłem. Stwierdziłem, że poczekam, aż osoba, którą uzdrowiłem, przyjdzie i coś powie o sobie tutaj. I zda świadectwo, że Bóg, Duch Święty działa przez nas. Bez wyjątku, jaki jest, jakim jesteś. Czy mały, czy duży. Wierzę, czy mniejszy, wierzę. Ja nie wierzyłem. Może nie miałem tej wiary. Ale Bóg mi to dał. Ja kiedyś o tym marzyłem. I wyznawałem, że ja będę większe rzeczy robił. I wyznaję dalej. I powiem, że my wszyscy to mamy. To chwała. Chciałem jeszcze, jeżeli... Ja nie jestem wielokrotny, ale coś mam. O, właśnie mam powiem. Ja przede wszystkim dziękuję Panu Bogu, że spotkałam takiego Pana Jarka Jodleskiego. Przywiózł paczkę do syna, ja nigdy do kuriera nie wychodziłam, a tym razem wyszłam. I pierwsze moje słowa to były, a musiał Pan czekać, bo ja tak idę jak ci ma, bo mnie bardzo nogi bolą kolana. A ten Pan mi mówił, że mogę być uzdrowiona, no ja tak o ramieniem. Nie uwierzyłam w to, że tak może być. No ten Pan mi jeszcze raz mówi, że mogę być uzdrowiona. W końcu rozmawia ze mną, mówię, że już mnie tak nogi bolą, że muszę na ławce usiąść. No usiadłam na ławce, ten Pan rozmawia ze mną i zapytał, czy może mi położyć ręce na kolanach. Ja mówię, no niech Pan położy. I później jak mnie zapytał, a co teraz czuję, no ja znowu ramieniem ruszyłam. Mówię, nie wiem. Ale później musiałam biec do domu, bo gaz był wyłączony. Pana mówi, wie Pan co, ja już muszę uciekać do swojego domu, bo gaz jest niewyłączony. A ten Pan mówi, a sprowadzić Panią po schodach? To ja mówię, nie, jakaś taka lekka się zrobiła. Ja sama powiem, no więcej nie będę mówiła, bo nie jestem mówcą. Bardzo Panu dziękuję. Tak, to był przełom właśnie w moim drugim uzdrowieniu. Z tego względu, że po tym pierwszym, którą tą kobietę uzdrowiłem, Bóg do mnie przyszedł we śnie i zaczął mnie wołać. Mówi, Arek. Jak go widziałem jako faceta, który był w czapce, znaczy w... miał kapelusz, był na biało ubrany. I Bóg do mnie przyszedł w tym śniadym człowieku. I zaczął mnie wołać. Ja się zwróciłem. To była fajna taka polana, taka zielona polana. Gdzieś siedzieliśmy na trawie. Ja się tylko odwróciłem, a mówię, Arek? Ale któryś tam się powstał i leci do niego. Mówi, nie, to nie ty. To nie ty. Mówi, to ty. Ty Arek. Mówi, ty. Ja wstałem. Podszedłem do niego. Pyta się, mówi tak, słyszysz prawdę, to idź za mną. Jeżeli chcesz tą prawdę, to idź za mną, tylko to. No i po tym śnie pojechałem właśnie do Basi tam, do jej syna, dawać tak paczkę. I to, nie miałem nic, tak samo. O to chodzi, żebyśmy nie patrzyli na uczucia, nie? Bo kiedyś patrzyłem na uczucia, że Bóg musi być w uczuciach. Ja muszę go odczuwać, żeby robić takie różne rzeczy. Nie. W zasadzie ty masz Ducha Świętego i masz wiarę. Powinnaś wiara. Twoja wiara. Ty masz
wiarę niż w uczucie. Bo przekonanie i uczucie to jest mylne. Tak? Bo możesz przyjść i nie móc się za tym, za tą osobę, czy coś takiego z tym rodzaju. Nie. Mamy chłaść ręce, modlić się. Amen. To wszystko. Amen.